Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem TheUrhara i moi drodzy, z racji tego, że Doki Doki przyjmowało się i de facto przyjmuje się dalej naprawdę mega dobrze na kanale, to stwierdziłem, że możemy zrobić sobie taki jeden krótki quiz, którą postacią z Doki Doki Literature Club jesteś. Ciekawe według tego quizu, jak go rozwiążę, którą z postaci mógłby być Urhara? Natsuki, Sayori, a może Moniką będę. Kto jest twoją ulubioną postacią? Jeśli nie znasz tych postaci, wybierz, jaka najbardziej ci się podoba. No dobrze. Sayori, Yuri, Natsuki czy Monika? Która jest moją ulubioną? W sumie to Sayori albo Natsuki. Natsuki albo Sayori. Dajmy na to, że Sayori. Niech będzie Sayori. Z Sayori jakoś fajnie też mi się spędzało czas. Co najbardziej lubisz jeść? Babeczki, wolę herbaty niż jedzenie, fast food, wszystko! No wszystko to tak nie do końca. Spośród tego wszystkiego babeczki. Uwielbiam babeczki. Cześć Natsuki, tobie się to spodoba. Oj tak. Jak byś się zabił? Uwaga, to tylko pytanie, więc nie rób tego nigdy. Dzięki, że to napisałaś albo napisałeś. Dzięki. Zabiłbym się nożem. Co to ma być za pytanie? Coś innego? Co to ma być za pytanie? Kto twoim zdaniem powinien być prezydentem klubu? Oczywiście, że Natsuki. Monika, która już nią jest. Yuri, Sayori. Summa summarum, Monika jako przewodnicząca klubu, gdyby jej tak nie odwaliło, to robiła, myślę, dobrą robotę, więc tutaj zostawmy sobie Monikę. Natsuki absolutnie do tego nie pasuje. Yuri jest zbyt wstydliwa, żeby być tutaj przewodniczącą, prezydentem klubu. Sayori jest chyba zbyt leniwa i rozszczepana, więc zostawmy Monikę. Którą z tych opcji wybierasz? Lub o którą byś się najbardziej martwił? Czy ona naprawdę się powiesiła? O fajnie, Sayori w końcu nie żyje. Nie. Yuri, halo, ona się na... Serio... Jej w końcu What? Natsuki, co się stało z twoją twarzą? Co to ma być? Fu. Just Monika. Monika. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Dobrze, wybierzmy to pierwsze. Dla mnie to było mega szokujące. Dobrze. Dobrze, myślę, że tak może zostać. Jak to opiszesz? Co to ma być? No więc to tylko Sayori jako powieszona. I don't understand. Nie wiem, wygląda strasznie. Czy lubisz patrzeć, gdy ktoś... To jest okropne. I wyszło mi Sayori! Jesteś pomocna, miła i opiekuńcza. Jestem pomocna, miła i opiekuńcza. Dobra, rozwiążmy sobie też właśnie z Doki Doki jeden quiz, którą postacią z Doki Doki Literature Club jesteś, tylko że on ma troszeczkę inne pytania. Porównam sobie, czy wyjdzie mi faktycznie, że jestem najbardziej zbliżony do Sayori po dwóch testach. Sprawdźmy sobie to tak naprawdę dobrze. Co lubię robić? Pisać wiersze, czytać książki, piec babeczki, inne. Jaka jest twoja ulubiona postać? No to tutaj Sayori, tak jak wcześniej została. Jakie wiersze byś pisała? O wesołych rzeczach, o słodkich rzeczach, o literaturze, o czymś innym, o zwierzętach, o duchach. W sumie raczej o czymś innym, ewentualnie o wesołych. Nie wiem, o czymś innym dam. Jaka jesteś? Miła, niezdarna, rozmowna, urocza. Urhara jest urocza, Urhara jest miła. Dam, że inne. Czy ogólnie należysz do jakiegoś klubu? Nie. Czym się interesujesz? Książkami, literaturą, pieczeniem pyszności, czymś innym. Zdaj się na los. Tu. Sayori. Naprawdę? Znowu Sayori wypadła! Jesteś Sayori, jesteś rozmowna, miła, wesoła i niezdarna. Masz piękne pismo, no tak średnio piękne pismo ma Urhara. I łatwe do czytania, no raczej średnio tutaj łatwe do czytania jest pismo Urhary. Uwielbiasz pisać wiersze. No tak średnio bym powiedział, że mi to wychodzi. Ale okej, nie będę się tutaj kłócić, wyszło, że jestem Sayori. Dobrze, że Monika nie wyszła. dobrze. Dobra, i w sumie do 3 razy sztuka. Ja muszę mieć takie pewne potwierdzenie, że tak właśnie jest. Jaki masz styl pisania wierszy? Ładny i dosadny, abstrakcja, emocjonalny, z prostym słownictwem. Nie piszę w ogóle wierszy, opisowy, no nie będę tutaj kłamać, TheUrhara nie pisze wierszy. Chociaż w podstawówce pisałem jakieś, miałem cały zeszyt, gdzie pisałem różne wiersze. Jaki jest twój ulubiony typ dere? Dandere lub kudere, daredere, tsundere, yandere. Wiecie co, nie wiem dokładnie czym się różni Dandere, znaczy rozumiem, jeżeli tutaj jest Yuri, to taka wstydliwa i w ogóle. Dere, czyli taka Monika, Yandere, ale Yandere też jest Moniką. Dajmy na to, że Tsundere. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Jaki typ książek lub filmów lubisz? Science fiction, fantasy, horror. Science fiction, zdecydowanie. Kiedy czujesz się najlepiej? Wiosną, latem, zimą, jesienią. Zdecydowanie latem, zdecydowanie. Która dziewczyna z Doki Doki najbardziej przypadła ci do gustu? No to tutaj już wcześniej odpowiadaliśmy, że zdecydowanie Sayori. Zdaj się na los. To się wyróżnia od pozostałych, więc wybierzmy sobie to. I Monika. Wow, czyli tutaj jest troszeczkę inaczej. Troszeczkę. Czyli w sumie 2:1, bo wypadła nam 2 razy Sayori, teraz jest Monika, więc no okej, jestem bardziej zbliżony mimo wszystko tutaj do Sayori. A więc to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli tego typu odcinki wam się podobają, zostawcie oczywiście tego kciuka w górę. Wtedy będę wiedział, iż po prostu chcecie więcej i więcej tego typu materiałów. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i hejos!